Cześć, ja jestem Weronika i w dzisiejszym cyklu czytam przedstawiam Wam Księgę Jesiennych Demonów Jarosława Grzędowicza. Księga Jesiennych Demonów jest to zbiór opowiadań i to zbiór opowiadań, na które czekałam. To znaczy, brakowało mi tego w fantastyce, brakowało mi tego wśród tych książek, które już czytałam. Brakowało mi takiej tematyki. Nie jest to nowa książka, wyszła po raz pierwszy w 2007 roku. To już jest któryś do druk, chyba z piąty. No ale do tej pory nie miałam okazji się spotkać z tym tomem. Księga Jesiennych Demonów opowiada nam o tym, co by się wydarzyło, gdyby naprawdę rzeczy nadprzyrodzone miały miejsce w naszym życiu. Kobieta jest wiedźmą, jest w toksycznym związku, więc postanawia stworzyć sobie wilkołaka z wilka. Ten wilk staje się, przyjmuje postać człowieka i w tym opowiadaniu jest pokazane to, jak bardzo on nie potrafi się dostosować, bo jest to świat taki jakby normalny, nasz, w którym nie ma nadprzyrodzonych rzeczy, a przynajmniej zwykły człowiek nie wie, że są, dlatego oni się muszą ukrywać. On musi pracować w normalnej pracy, gdzie nie zwraca na siebie uwagi i nie może robić nic, co zwróciłoby na niego uwagę. I on się męczy. I o tym jest całe to opowiadanie. Bardzo fajne przedstawienie, takie zderzenie tego, co fantastyczne, co zawsze nam się wydaje, co w fantastyce jakoś zawsze się rozwiązuje, albo nikt nie ma z tym problemu, a tutaj okazuje się, że jednak gdyby to wrzucić w taką naszą rzeczywistość, to tą magię zabiją takie zwykłe rzeczy, zwykłe, przyziemne rzeczy. Ten zbiór składa się z 5 takich opowiadań, są one dosyć długie, są takie mini powieści. Każda jest zupełnie inna, o zupełnie czym innym, ale właśnie pokazuje nam to zderzenie rzeczywistości z fantastyką. Mamy na przykład opowiadanie, opowieść terapeuty, gdzie do terapeuty, który twardo stąpa po ziemi i nie wierzy w żadne nadprzyrodzone rzeczy, przychodzi pewien starszy, miły pan, który mówi, że wokół niego zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Po czym pojawiają się też istoty, które mówią, żeby tego starszego pana nie tykać. I nie będę wam spoilerować, ale naprawdę tutaj metafizyka zderza się z takimi zwykłymi, życiowymi konsekwencjami nadprzyrodzonych zjawisk. Inna opowieść to jest właściwie opowieść o zazdrości, o zdradzie. Mamy kobietę i mężczyznę, małżeństwo, w którym się nie układa może zbyt dobrze, mają lekki kryzys, ale pojawia się nagle na horyzoncie mężczyzna, który tą kobietę do siebie ciągnie nie wiadomo jaką siłą. Ona po prostu jest z niego zapatrzona. I ten mąż, jak to mąż w takich sytuacjach, stara się coś z tym zrobić. I też pojawia nam się tutaj nadprzyrodzone, ale pojawia nam się po prostu też ludzki umysł i to, jak bardzo takie nadprzyrodzone rzeczy mogą wpływać na zwykłe życie. Bardzo polecam ten zbiór. Wszystkimi tymi opowiadaniami byłam oczarowana i od tej pory z większą rezerwą sobie wyobrażam, że coś w moim życiu mogło być nadprzyrodzone, bo widzę, jakie by to mogło mieć konsekwencje. Dlatego bardzo, bardzo Wam polecam zbiór Księgę Jesiennych Demonów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.